Cześć! Naszym bohaterem odcinka będzie dzisiaj Michał Woroch, który razem ze swoim kumplem przejechali obie Ameryki samochodem. Posłuchajcie tego. Jak dojechaliśmy do Cusco, jednego z takich bardziej turystycznych miejscowości w Peru, to też zatrzymaliśmy się przy kawiarence internetowej, nie wysiadając z auta, sprawdziliśmy pocztę i pojechaliśmy dalej. Osoba pełnosprawna jadąca do Peru raczej by przeszła sobie to miasto. Dla nas ta wyprawa była zupełnie czymś innym. Chcieliśmy się sprawdzić, chcieliśmy być w podróży, a rzeczy, które są do zwiedzania, wiedzieliśmy z założenia, że nie są dostępne dla nas, więc w ogóle nie mieliśmy tego na naszej liście. Albo tego. Powiedziałem, że do końca podróży mnie już nic nie złamie. No i rzeczywiście tak było. I nagle ich podróż nabiera zupełnie nowego kontekstu. Ja ile razy słyszę Michała, który opowiadał o swoich podróżach, tyle razy zatapiam się w jego opowieści i daję się prowadzić jego spokojnemu głosowi przez jego doświadczenia, które są w niektórych punktach zupełnie inne niż moje. To od niego usłyszałam, że nie można porównywać swoich problemów do problemów innych osób, bo każdy problem jest po prostu problemem i nie ma czegoś takiego jak większe i mniejsze problemy. Michał wydał książkę Krok po kroku, którą trzymałam w ręku i którą przeczytałam, będąc rok temu w szpitalu. I nie ukrywam, że ta książka bardzo pomogła mi przejść ten dość trudny dla mnie czas, dlatego dzisiejsza rozmowa jest dla mnie bardzo szczególna i jednocześnie bardzo, bardzo żałuję, że nie mogłam w niej uczestniczyć. Dlatego dzisiaj rozmowę z Michałem poprowadzi Kuba, ale obiecuję, że kolejna będzie moja. Cześć! Zabieramy Cię w dobrą podróż po Polsce i świecie. Łączymy odpowiedzialne podróżowanie z przygodą, książkami, a czasem i reportażem. Ja nazywam się Kasia. A ja Kuba. Znajdziesz nas na Instagramie Dobra Podróż oraz Jakub Rybicki, gdzie możesz zobaczyć to, o czym mówimy. Subskrybuj ten podcast, by nie ominął Cię żaden odcinek. W ten sposób podziękujesz nam za naszą pracę. Normalnie jest tak, że zapraszamy gości do naszego tajnego studia na poznańskim Łazarzu. Problem polega na tym, że mieszkamy na trzecim piętrze w kamienicy bez windy, a Michał jest na wózku, no i nie dam rady sam go wnieść do naszego mieszkania. To znaczy, gdybym bardzo chciał, to bym dał radę, bo słowo nie ma w żargonie podróżniczym rzadko występuje. Ale co jest ciekawe, jest dla tego gościa problemem być wniesiony na trzecie piętro kamienicy, natomiast nie tak wielkim problemem okazał się przejazd samochodem przez całą Amerykę Południową i Północną również, razem z kolegą, który również jeździ na wózku. Witaj, Michale. Cześć. I co ty na to? Na Łazarzu mieszkałem jakiś czas i mieszkałem na drugim piętrze bez windy ze znajomą i często robiliśmy tak, że chodząc ulicą wybieraliśmy silnych, wysportowanych panów, którzy pomagali nam wejść do domu, więc to nigdy nie był problem. A na Łazarzu takich nie brakuje i zresztą ich można poznać, bo chodzą w dresach, co świadczy o tym, że uprawiają sporty. Tak, i są świetni, zawsze uśmiechnięci i nigdy nie odmówili pomocy. No i czasami nawet jak już mnie widzą na ulicy, ci, którzy już raz pomagali, się pytają, czy pomóc, czy gdzieś doprowadzić, albo coś w tym stylu, więc czuję się dobrze na twojej dzielnicy często. Także gdybyście kiedyś słuchali taki kawałek bonusa BGC... Na Łazarskim rejonie nie jest kolorowo! To nie wierzcie do końca, bo też tam są dobrzy ludzie i kolorowi również. Ale przejdźmy do tematu naszej rozmowy, którą jest przemywanie granic, pokonywanie barier. Z Michałem znamy się od długiego kawałka czasu, kiedy jeszcze ani ja, ani on nie podróżowaliśmy w takim stylu jak teraz. I już wtedy nie chodziłeś, ale nie jest tak, że nie chodzisz od urodzenia. To jest zawsze trudne pytanie, ile ja czasu nie chodzę, bo mi się już to zatraciło. Często odpowiadam różne lata. Nie wiem, teraz mi pierwsze co przychodzi do głowy 14-15, a może więcej, mniej na pewno nie. Tak się składa, że zachorowałem na zanik mięśni, który zaczął postępować, no i to spowodowało, że usiadłem na wózku. Tak właściwie to chyba więcej nie ma co dopowiadać do tego tematu. Jesteś znany jako człowiek, który samodzielnie, będąc w dużym stopniu niepełnosprawny, w sensie od pasa w dół, razem z drugim kolegą, z Maćkiem, przejechaliście Defenderem, Land Roverem Defenderem przez obie Ameryki, bez wsparcia z zewnątrz. Takiego wsparcia sensu stricte oczywiście. Tak. W ramach wyjaśnienia to w moim przypadku ja nie mam sparaliżowanych nóg, po prostu mam chorobę, która postępuje w wszystkich partiach mięśni, więc tak samo słaby mam ręce jak nogi, a w przypadku Macieja jest sparaliżowany od pasa w dół, miał nowotwór, został wycięty i dosłownie odcięta została jego władność dolnej części ciała. I w takim teamie podjęliśmy decyzję rzeczywiście, żeby przejechać dwie Ameryki starym Defenderem. Powiedz mi, jak rodzą się w głowie takie pomysły? To znaczy, ja się domyślam, jak się rodzą,
być może część słuchaczy też się domyśla, ale na pewno jednym z pytań, które ja często dostaję, jak to zrobić, jak ruszyć z domu i jak organizować wyprawy dosyć śmiałe, a przynajmniej takie, które się wydają dosyć śmiałe, które dla tak zwanego przeciętnego człowieka wydają się trudno dostępne, niewyobrażalne. Ty przekroczyłeś te granice właśnie ileś tam razy. W sensie nie dość, że samo przejechanie obu Ameryk samochodem jest już sporym wyczynem, ale będąc niepełnosprawnym, no jest to naprawdę coś, co już dla wielu ludzi jest niewyobrażalne. Więc jak się do tego zabrać? Jak w ogóle wpada się na takie pomysły? Dwie odpowiedzi. Pierwsza to będzie, jak na to wpadliśmy. Wszystko zaczęło się przez Mongolię, przez 2008. Tam tak naprawdę trafiłem przez moją przyjaciółkę Katarzynę Mateję, która organizowała sobie wyjazd po szkole filmowej, żeby nakręcić taką grupę nomadów, catanów mieszkających przy granicy z Mongolią. No i tak się złożyło, że pojechałem z nią w tą podróż. I po kilku latach, bodajże w 2013, może 2014 roku, siedzieliśmy razem przy ognisku w górach, w Szyrku. No i już prawie nad ranem, to pomimo, że to była zima, to już świtało. Zadaliśmy sobie pytanie, że ej, fajnie by było coś kolejnego zrobić, co robimy? No i od słowa do słowa padło na to, że chcemy opłynąć świat dookoła na łódce. No i Kasia powiedziała, że zapyta wujka, który jest kapitanem, i po dwóch tygodniach zadzwoniła do mnie i mówi: Michał, to nie jest takie proste, żeby opłynąć świat dookoła, musimy wymyślić coś innego. No i zacząłem kombinować, co by można było zrobić, bo już byłem nakręcony tą myślą, żeby ruszyć gdzieś. No i wpadliśmy na pomysł, żeby dwójka chłopaków pojechała do dżungli, do szamanów, nakręcić film dokumentalny o tym, jak dwójka chłopaków na wózkach jedzie do tych szamanów, nauczyć się chodzić po prostu. Tak to się wszystko zaczęło, ale niestety w pewnym momencie Maciej powiedział, że nie chce być kręcony. Powiedziałem, że dobra, spoko, możemy przełożyć to kręcenie na coś innego. No i zadałem Maćkowi pytanie, co ty na to, żebyśmy po prostu zbudowali narzędzie, czyli samochód, i żebyśmy przejechali samochodem sobie Amerykę. Jedną, a może dwie. No i tak się rodzą te pomysły, zupełnie nieoczekiwanie tak naprawdę. Ale odpowiadając też na tak trochę z drugiej strony, to w moim przypadku to jest tak, że tak mi się wydaje, że w życiu bardzo ważne jest to, żeby zbliżać się do swojej takiej bezpiecznej strefy komfortu, że jeżeli troszeczkę za nią wyjdziemy, czy duchowo, czy fizycznie, czy emocjonalnie, to w życiu później się łatwiej żyje, rozwijamy się po prostu. I to od czasu Mongolii odkryłem, że tak naprawdę to działa tak mocno, że jestem szczęśliwy w życiu. Dokładnie tak samo uważam, w sensie spotykanie się z jakimiś sytuacjami granicznymi, kiedy czujesz, że właśnie jesteś na tej swojej granicy, albo czasem nawet poza nią wychodzisz, daje ci zupełnie inną perspektywę potem w takim normalnym życiu i bardzo wiele rzeczy ułatwia i wyjaśnia i upraszcza. To tak zupełnie na marginesie odpowiadając, po co ludzie jeżdżą na wyprawy ekstremalne. No i chyba dla ciebie też można powiedzieć, że ten wyjazd też był taką wyprawą ekstremalną. Tak, nawet bardzo ekstremalną. To jest też, tak żeby ci zobrazować, to kiedy upada temat filmu, kiedy wymyślamy z Maciejem, że chcemy zrobić to samochodem, kupujemy samochód, który w ogólnej opinii jest psującym się samochodem, ale też żeby jeszcze bardziej się przybliżyć do tego i też słuchaczy, to kupiliśmy samochód, który postawiliśmy na podwórku, tam gdzie mieszkaliśmy z Maciejem wtedy. I to był samochód, do którego ja nie mogłem wejść, a nawet jak ktoś mi włożył jak worek ziemniaków do środka, to ja nie mogłem go prowadzić. I z taką myślą zacząłem go projektować w taki sposób, żeby go przystosować pod własne potrzeby, żeby go wysłać do Ameryki Południowej i żeby przejechać tą Amerykę Południową, bo taki przynajmniej na początku plan wszystkim opowiadaliśmy. Więc od początku staliśmy przed naprawdę dużymi dylematami. To też, żeby tak jeszcze bardziej przybliżyć, to jest moment, kiedy wiesz, że jak wypadniesz z wózka albo coś będziesz widział, większy krawężnik, to nie jesteś w stanie go pokonać, ale w głowie masz to, że chcesz mimo to spróbować pojechać w teren, gdzie praktycznie codziennie jest coś nowego. Nie wiem, czy też tak masz, że w podróży właściwie każdego dnia budzimy się w innym miejscu, każdego dnia spotyka nas coś, co nie spotkało nas dzień wcześniej. Więc tak naprawdę żyjemy w takim lekkim stresie przez całą podróż, którą sobie zafundowaliśmy. Tak, w lekkim stresie. Zwłaszcza na początku, potem ten stres jakoś ze mnie przynajmniej schodzi. A czy możesz nam to jakoś na osi czasu umiejscowić? To znaczy pomysł na wyprawę taką jakoś większą pojawił się koło roku 2014, tak? Dobrze zapamiętałem? Tak, to znaczy, żeby jeszcze tak to wprowadzić, to zawsze podróżowałem z kimś sprawnym. I w 2012 roku zrobiliśmy z Maciejem pierwszy wyjazd, który nazwaliśmy Wheelchair Trip. I kupiliśmy starego busa, przejechaliśmy Europę dookoła, robiąc 17 tysięcy kilometrów, jadąc ponad 3 miesiące. No i po tym jakoś zrozumiałem, że jestem w stanie robić rzeczy z Maciejem. Wtedy się bardzo tak przyjaźniliśmy podróżniczo, że chcieliśmy razem jeździć. Po tym
wyjeździe w gdzieś 2013-2014 z Kasią rozmawiałem o przepłynięciu kuli ziemskiej dookoła. Wpadło później na film, no i pytałem się Macieja, co on na to? Mówi, że pewnie, że wchodzi w to, ale tak naprawdę od kupna samochodu do wyjazdu przygotowaliśmy wyprawę 2,5 roku, bo musieliśmy zbudować narzędzie. Nie mogliśmy pojechać sobie tam na miejsce, kupić jakiegokolwiek samochodu, tylko musieliśmy zbudować narzędzie, w którym spaliśmy, w którym podróżowaliśmy, no i jeszcze musieliśmy ogarnąć całą logistykę, żeby przetransportować ten samochód do Argentyny. I wyprawa później trwała 9 miesięcy. Po 9 miesiącach 3 razy wybuchł nam silnik przez te 3 miesiące. Już poddaliśmy sprawę w Los Angeles, wróciliśmy na 10 miesięcy do Polski. Zbudowaliśmy w ciągu tych 10 miesięcy nowy silnik i razem z silnikiem, samolotem polecieliśmy do Los Angeles. Włożyliśmy silnik do Defendera i kolejne 4 miesiące kończyliśmy podróż, czyli z Los Angeles pojechaliśmy na Alaskę, do ostatniej miejscowości, do której dociera samochód, czyli do Prudhoe Bay. I z Prudhoe Bay na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych pojechaliśmy do Nowego Jorku, skąd wysłaliśmy samochód do Polski. A dodając jeszcze, jak zaczęliśmy, no to samochód dopłynął do Buenos Aires. Buenos Aires jechaliśmy w stronę Ushuaia, czyli najdalej wysuniętej miejscowości, do której da się dojechać autem na południu. W ogóle piękna jest historia, jak dwójka chłopaków, którzy mają takie dosyć przeciętne, jeżeli dobrze rozumiem, pojęcie o motoryzacji, na pewno wyższe niż ja, ale dalej jakby nie jesteście mechanikami, nie? Nie byliście. Zgłaszacie się na forum Land Rovera Defendera. Land Roverowe forum, tak. Więc zgłaszacie się na forum Land Roverowe, no i prosicie o tutaj pomoc, jakby przygotować samochód do podróży przez obie Ameryki i tak w ogóle to jesteśmy na wózkach. Tak. No reakcja była mieszana co najmniej. Naprawdę nie ma się co dziwić. No wyobraź sobie, że jesteś na forum od kilku lat, masz maszynę, którym jeździsz, wiesz o niej wszystko i nagle widzisz pierwszego posta kolesia, który się dopiero zapisał na forum, mówiąc, że cześć, mam na imię Michał, mam przyjaciela Maćka, poruszamy się na wózka. Kupiłem starego Defendera, nie potrafię nim jeździć, nigdy nim nie jeździłem, nie znam się na samochodach terenowych, ale chcę go przerobić i przejechać Amerykę. Czy możecie nam pomóc w przystosowaniu tego samochodu albo w udzieleniu informacji, gdzie naprawić albo co zabrać z części zapasowych? Więc rozpoczęła się naprawdę dosyć duża, burzliwa dyskusja o tym, że chyba nie wiemy, o czym mówimy, że zamiast pojechać z opiekunami, na przykład na Ukrainę, to my chcemy przejechać dwie, właściwie wtedy jeszcze wszystkim mówiliśmy o jednej, że chcemy przejechać jedną Amerykę. Pamiętam też jeden z postów był o tym, że Land Roverowcy raz do roku robią imprezę, gdzie zapraszają osoby poruszające się na wózkach, żeby mogły sobie pojeździć w środku. I jeden z panów z forum powiedział, że ktoś, kto z wózka przesiądzie się do terenówki, 5 godzin pojedzie w tej terenówce, to już ma dosyć po prostu, że ledwo tam już nie może wysiedzieć, a wy chcecie ileś kilometrów po prostu dziennie robić w tym aucie przez ileś miesięcy, więc jednym z tych argumentów na nie właśnie była ta opowieść, że nie wiemy, o czym mówimy. No i co sobie wtedy pomyślałeś? Ja nie wiem, ja wtedy byłem tak zafiksowany w ogóle wyprawą i samochodem i tym, że chcę to zrobić, że nie widziałem pewnych rzeczy, na przykład nie widziałem, że samochód, który kupiliśmy, był totalnym złomem, że miał dziury w ramie, że jak dopiero po paru miesiącach ktoś mi pokazał te dziury i że rzeczywiście jak się wcisnęło palec w ramę, to on wchodził do środka, to dopiero wtedy zrozumiałem, że byłem totalnie zamroczony. No ale udało się krok po kroku po prostu przygotować wyprawę i też tak naprawdę przekonać osoby z forum, że my naprawdę chcemy to zrobić i że te informacje, żeby nam pomogli, nie są tak napisane, więc wszyscy zaczęli pisać, że ej, tutaj jest dobry mechanik, jedźcie tutaj. Tutaj możecie zrobić to, albo ja wam wyspawam ten element, albo to i to musicie zabrać na wyprawę, albo zobacz, to najczęściej się psuje w tym samochodzie. Więc przez te 2,5 roku coraz więcej mieliśmy zwolenników, a pod koniec to już chyba wszystkich, którzy po prostu kibicowali wyprawie. No i też bardzo dużo się nauczyłem takiej mechaniki od filmów. Na YouTubie jest bardzo dużo tutoriali, jak naprawić Defendera. Od podstaw można go rozłożyć i złożyć. I też jeżdżąc do mechaników, każdy z nich po prostu mówił, zobacz, to jest tak, to trzeba z taką siłą przykręcić. Jak to zacznie się coś psuć, to znaczy, że to się popsuło i tak dalej, i tak dalej. Więc po drodze, jak nam się psuły rzeczy, a właściwie prawie wszystko nam się popsuło, to jak stawaliśmy u jakiegokolwiek mechanika, to ja tak naprawdę nie mając siły, wiedziałem, co trzeba naprawić i jak naprawić. No i razem z mechanikiem w danym kraju próbowaliśmy rozwiązać problemy. To dzięki temu dojechaliśmy do końca. Czyli pozdrawiamy forum Land Rovera. Zdecydowanie. Które było dla was ogromnym wsparciem. A czy umiesz tak powiedzieć, ile osób mówiło, że się nie da? Mogę powiedzieć o swoich odczuciach. W pewnym momencie czułem się, że tylko ja wierzę w ten projekt, że nawet Macie nie wierzy, że on się uda. Później już wierzyliśmy tylko we dwójkę, że on się uda, więc od 2 osób w górę
zaczynaliśmy to robić. No bo to też tak, wiesz, nawet jak idziesz do jakiegoś partnera, bo wyjazd w taką podróż generuje bardzo dużo środków, zwłaszcza jak jesteś niepełnosprawny. Często mówię, że niepełnosprawność to drogie hobby. Podliczałeś, ile was to wyniosło? Podliczałem. To jest no, kosmiczna kwota, ale wiesz, idziesz do partnerów, mówisz, że masz taki wyjazd, że chcesz zrobić coś wyjątkowego, to wszyscy mówią, dobra, ale jak pojadą z wami opiekunowie, to może wejdziemy z wami w współpracę. Więc nikt nie wierzył w ten projekt i to też było takim dużym problemem, że odbijaliśmy się często od drzwi, że ludzie po prostu po pierwsze bali się ryzyka, a po drugie nie wierzyli, że my jesteśmy w stanie to zrobić. To, że się ewentualnie sponsorzy boją ryzyka, to też znam ten problem, mimo że to ryzyko często jest głównie w głowie ludzi, którzy nie wiedzą, na czym polega zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem polega na tym, że je eliminujemy po kolei. Mamy jakieś ryzyko, analizujemy je sobie, obchodzimy z różnych stron, co możemy zrobić, żeby je wyeliminować i je eliminujemy albo ograniczamy do minimum. Wszystkich się nie da oczywiście, ale można je w znaczący sposób zminimalizować. To też nie wiem, czy też wy tak macie, jak przygotowujecie wasze wyjazdy, czy to z Wichrem, czy z Kasią, to ja na przykład mam tak, że przed wyjazdem staram się przemyśleć wszystkie rzeczy, które mogą się wydarzyć, przerobić sobie, co w takiej sytuacji zrobić i później łatwiej jest na wyprawie. Dokładnie. Bo jak przychodzi stres, to racjonalnie nie jesteśmy w stanie myśleć, bo organizm jest bardziej przyzwyczajony do tego, żeby przeżyć, a nie żeby rozwiązać problem. Odcinana jest ta część mózgu odpowiedzialna za błyskotliwość, a jak się ma przerobione te rzeczy... Niektórym jest odcinana na starcie. Ale niektóre właśnie z tych rzeczy udaje się przerobić w Polsce, czy przed wyjazdem, czy nawet w samolocie, które później ułatwiają różne sytuacje. No po to są między innymi procedury właśnie na wyprawach himalajstycznych, alpinistycznych, wszelkich wyprawach tak naprawdę, po to są procedury, żeby w takiej sytuacji się ich trzymać, bo dokładnie my swoją głową możemy nie ogarnąć w danym momencie, ale kiedy mamy coś wyćwiczone, przyćwiczone bardzo dobrze, to już głowa w tym nie bierze wielkiego udziału. Czy możesz w takim razie powiedzieć mi o najtrudniejszych sytuacjach, które was spotkały? Wiem, że to jest takie banalne pytanie, ale bo ja sobie zapamiętałem kilka takich sytuacji z twojej książki, zobaczymy, czy o nich wspomnisz. No te ekstremalne sytuacje właśnie z tej podróży. To też jeszcze dokończę ten temat związany z tym bezpieczeństwem. Jak zaczęliśmy jeździć do różnych osób, to miałem przygotowane wszystkie odpowiedzi, co zrobimy, gdy, i to się bardzo przydało. Też się umówmy, że przejazd samochodem przez dwie Ameryki, jeśli ma się w miarę sprawny samochód, to nie jest nic trudnego. To jak ktoś mi nawet mówił, że w niektórych państwach jest niebezpiecznie, to mój znajomy mówił, jak ktoś ci będzie mówił, że jest niebezpiecznie w Peru, to powiedz, że tam dzieci chodzą z plecaczkami same do szkoły. No i tak samo jest w Boliwii, tak samo jest w Kolumbii, więc skoro dzieci chodzą same do szkoły z plecaczkami, to znaczy, że nie może być trudno. No tak, a w Polsce przecież już często nie chodzą. Często nie chodzą, tak, bo jest uważane, że coś może im się stać. Ale tak, no tak tam się dzieje. Z trudnych rzeczy z wyjazdu, no dla mnie chyba najbardziej zapamiętanym momentem będzie przepłynięcie jednak Amazonki, dotarcie do Iquitos. Też żeby tak słuchacze, tych, którzy nie wiedzą, gdzie jest Iquitos. Iquitos to jest miasto nazywane stolicą dżungli, które jest w Peru, do którego nie prowadzi żaden szlak kolejowy, ani żaden szlak drogowy. Można tam się dostać albo przepływając Amazonkę, z Ucayali wpływając do Amazonki, albo dolatując tam samolotem. Szlak taki towarowy, wodny, wolny, który my podróżowaliśmy, to jest 3 noce i 3 dni. Statek albo barka płynie. Przepłynięcie w ogóle tej trasy i dostanie się do tego szalonego miasta w centrum dżungli było chyba jednym z takich trudniejszych momentów, ale do tego przyczyniło się to, że zachorowałem w momencie wypłynięcia na żołądek. Mi się jakoś rozwalił. W czasie wyprawy często jest tak, że łapiemy jakieś choroby żołądkowe, no ja złapałem akurat w momencie wypłynięcia. No i to jak sobie radzi wózkowicz na środku Amazonki z chorobą żołądkową, mieszkając w samochodzie na przodu statku, gdzie nie ma żadnych dobrych warunków, to też już podaruję wam, ale no, na pewno to będzie z jednych z trudniejszych rzeczy w ogóle w podróży, których przeżyłem. Po co pojechałeś do Iquitos, to zaraz sobie powiemy. Ja zapamiętałem ze szczegółami, bo w książce oczywiście opisujesz to wszystko często bardzo dosłownie, ale co mnie tak uderzyło, że niektóre z takich bardzo złych sytuacji w tej podróży są związane z czynnościami fizjologicznymi po prostu. Czyli na przykład wasza toaleta wyglądała tak, że mieliście deskę w uproszczeniu sedesową na oponie. Dobrze mówię? Na zderzaku. O, na zderzaku. No więc polega na tym, że trzeba na niej usiąść i zrobić to, co trzeba. No ale jak jest na przykład mokro i błoto, czy człowiek się może wywrócić? I już wcale nie jest takie proste, żeby na ten wózek z powrotem wejść. I to też opisujesz w którymś tam momencie w książce, co mi właśnie bardzo uderzyło.
Wiesz co, to jest też tak, że moi przyjaciele, którzy mnie znają dobrze, i czy bliscy znajomi, powiedzieli, że nigdy w życiu się tyle nie dowiedzieli o mnie, co z książki. I książka też takim wypluciem tych rzeczy, które były dla mnie trudne. Książka się nazywa Krok po kroku i oczywiście do niej też link znajdziecie na naszej stronie. Tam więcej powiedziałem niż gdziekolwiek indziej. Bardzo chciałem po prostu się uwolnić z tych wszystkich rzeczy. A wydaje mi się, że też parę razy dostałem informację, że ktoś dziękuje, że jest tak po prostu prosto napisana, że bez żadnych owijania w bawełny. No bo takie jest życie. Jak ty jedziesz gdzieś w góry, czy rowerem przez Bajkał, no to też musisz się gdzieś załatwić. No w twoim wypadku to wygląda zupełnie inaczej. No w naszym przypadku my nie ukucniemy, więc musieliśmy rozwiązać tą sytuację. Jadąc samochodem czasami 3-4 dni bez żadnej miejscowości, musieliśmy to jakoś rozwiązać. No i najprostszym sposobem było po prostu zbudowanie deski, którą przymocowywaliśmy do samochodu. No ale rzeczywiście tak jest, że ja jestem na tyle słaby, że czasami po nierównym terenie miałem problem się dostać na przód samochodu. Więc często prosiłem Maćka, żeby mnie tam dopchał, a czasami jak padało, no to próbowałem samemu i rzeczywiście jest to dość dużym wysiłkiem. W ogóle samochód Michała jest pełen takich dosyć niezwykłych rozwiązań. Ja nim jechałem parę razy i żeby sobie uświadomić, jak różni się taka podróż od tego, co my byśmy przeżywali po prostu jadąc normalnym samochodem, normalnym Defenderem chociażby, który zresztą jest niezbyt wygodnym samochodem, taką ma opinię przynajmniej. Zamiast tylnych siedzeń mamy windę, która was wnosi jakby do środka i ta winda też się podnosi długi czas, czyli jakby sam proces wsiadania, nie mówiąc o pakowaniu, już zajmuje, no dobra, nie 5 minut może, ale tam ze 3 minuty to chyba zajmuje. Nie, więcej niż 3 minuty. To jest też tak, że jak ja jestem kierowcą, a macie pasażerem, to i tak wsiadam od strony pasażera, więc wsiadam, bo jest tylko jedna winda do wsiadania do auta i jedna winda, żeby wjechać na dach. Są dwie windy, bo na dachu mamy namiot i winda wjeżdża na 2.35, można się dostać. Przejść sobie na taras, przesunąć się po tarasie w stronę namiotu. Jedna osoba spała w namiocie, jedna w środku auta. A jak wsiadając po prostu już za kierowcę, no to z wózka musiałem przesunąć się na windę, wjechać na wysokość siedzeń pasażera, z windy przesunąć się na pasażera, z pasażera siedzenia przesunąć się na środek, na taki łącznik i z łącznika przesunąć się na kierowcę. W tym momencie Maciej brał mu wózek, jechał do tyłu samochodu, otwierał drzwi, ściągał jedno koło od wózka, drugie koło od wózka, wrzucał ramę, wrzucał koła, zamykał drzwi i wracał do strony windy. On na tyle ma silne ręce, że jej nie używał też, żeby tak dać wam to zobrazowanie. Jeśli siedzicie na krześle, to siedzenie w Defenderze jest na wysokości waszych ramion. No i na tą wysokość Maciej się potrafił wciągnąć, ja musiałem używać windy, więc on się wciągał na siedzenie pasażera, nachylał się nad własnym wózkiem, ściągał jedno koło, drugie koło, przerzucał ramę wózka przez plecy, przerzucał koła przez plecy, zamykał drzwi i wtedy byliśmy w aucie. Więc każde wsiadanie czy wysiadanie naprawdę zajmowało dużo czasu, zwłaszcza na początku albo wysoko w górach, jak na przykład byliśmy na 5000, to mała ilość tlenu w powietrzu sprawiała to, że naprawdę długo robiliśmy te czynności. Brzmi skomplikowanie i taki jest, ale znowu to, że jest to procedura, którą powtarzacie dziesiątki, setki razy, no to sprawia, że to odbywa się może nie szybko, ale sprawnie, prawda? A powiedz mi, wracając do tych trudnych chwil, czy miałeś taki moment, że chciałeś to wszystko rzucić w cholerę? Po co ja tu jestem? To wszystko nie ma sensu i chcę do domu? Nie wiem. Raz tak miałem. Na samym początku praktycznie Argentyna, Chile, przyjechaliśmy jakbyśmy byli na wakacjach, dopiero wdrażaliśmy się w wyprawę, wszystko było proste, wszędzie podjazdy. No i nagle wjechaliśmy do Boliwii od strony parku Eduardo Varoya i z parku dojechaliśmy do Uyuni i z Uyuni na Salar do Uyuni, na płaskowyż, na pustynię solną na wysokości prawie 4000 metrów. Jeden z w ogóle z bardziej spektakularnych odcinków, jakie mogą być. Tak, moje marzenie. Z okładki waszej książki. Tak, moje marzenie, żeby tam się dostać. No i nagle wjeżdżamy, to jest w ogóle Sylwester. Parkujemy gdzieś, no po prostu gdzie bądź, bo wszędzie wygląda tak samo. Pijemy sobie centymetr whisky, po centymetrze whisky zaczyna nam się kręcić w głowie. I ja mówię do Maćka, że ja już mam dosyć, że ja powoli myślę, żeby wracać. No i Maciej mówi, że to samo ma, że zamiast siedzieć w domu przed kominkiem, to my gdzieś tutaj w pustkowiu. Ale przyszedł kolejny dzień, przybiliśmy sobie piątki i powiedziałem, że do końca podróży mnie już nic nie złamie. No i rzeczywiście tak było. A po drodze były takie momenty, które, no nawet Maciej, jak na przykład miałem taką sytuację, że spadłem z dachu, chwilę po tym, jak się oparzyłem wrzątkiem, to Maciej tak się obrócił do mnie i mówi, ja już bym brał bilety do Polski. A ja mówię, że nie, jedźmy do końca. I nawet to zepsucie silnika nie złamało nas na tyle, żebyśmy to zostawili. Tylko wróciliśmy do Polski, zbudowaliśmy silnik, wróciliśmy do Stanów i dokończyliśmy podróż. Więc jak pytasz o takie momenty, to był jeden i to było dokładnie na Salar de Uyuni w Sylwestra. Ty w takim razie pozwolisz, że przytoczę fragmencik swojej książki.
W chwili zagrożenia życia można wcisnąć przycisk, a informacja niemal natychmiast dociera do trzech osób, które wskazaliśmy, m.in. do Piotra Chmielińskiego. Mieliśmy więc świadomość, że w ostateczności możemy użyć telefonu, przywołać Piotra na pomoc. Ale zagrzebany w błocie nie zrobiłem tego, nie wcisnąłem alarmu. Nie chodziło o odwagę, ale raczej o pewną niezależność, którą przeciągałem do końca. Nie przejmuj się, mówi do mnie Maciej. Gdybyś faktycznie tam umarł, dokończyłbym naszą podróż samotnie i nazwał ją twoim imieniem. Potem był to nasz ulubiony żart. Tak, to rzeczywiście był nasz ulubiony żart. Też była taka sytuacja, że Maciej się rozchorował prawdopodobnie od pisco sour u rodziny, która nas przyjęła w Peru, a właściwie u osób, które opiekowały się domem rodziny, która nam pozwoliła mieszkać w ich domu, u Julio. I Maciej miał urodziny, jedna z pań zaczęła się podkochiwać w Maćku, zrobiła mu przepiękny tort. No i dostaliśmy też pisco sour, po którym się rozchorowaliśmy, Maciej gorzej, ja lżej. Maciej leżał w łóżku z żołądkową chorobą, a ja mówię mu, ty się nie przejmuj, jak zostaniesz tutaj, to skończę wyprawę twoim imieniem. A to też chodziło o to, że jak spotkaliśmy, wjeżdżając do Peru, spotkaliśmy Vlado Soto, honorowego konsula Polski, też właściwie poznanego dzięki Piotrowi Chmielińskiemu. I Vlado nam powiedział, że mamy uważać w Peru na dwie rzeczy, na Pucallpę, na miasto, do którego później się udaliśmy, i na szamanki i na kobiety, które będą zakochane. Bo jest tak, że jak jakaś kobieta kocha mężczyznę, mężczyzna nie odwzajemnia tej miłości, to ona może iść do szamanki, szamanka robi specjalną miksturę, która później podawana jest delikwentowi, no i po takiej miksturze ten delikwent zostaje już na amen zakochany w danej kobiecie, więc tak żartobliwie mówię do Maćka, o, czyli dostałeś elixir miłości, zostaniesz tutaj, a ja dokończę podróż twoim imieniem. Więc rzeczywiście tak było. Czy mieliście ten dystans taki, nie? Do tego, co się może stać? Wiesz co, no po prostu obracaliśmy to w żart, ale nie w taki sposób, że obracaliśmy w żart sytuację, która się wydarzyła, tylko do tej sytuacji dorzucaliśmy jakiś element żartobliwy, bo łatwiej było. Zresztą sądzę, że jadąc z osobą pełnosprawną, ten wyjazd zupełnie inaczej by wyglądał i też mógłbym tak się nie dogadać z drugą osobą i też ta osoba ze mną albo, czy jakby Maciej jechał z pełnosprawną, bo byłoby za dużo kontrastów, a tutaj byliśmy bardzo w podobnej sytuacji. Na przykład jak dojechaliśmy pod Machu Picchu, to nie mogliśmy jego zobaczyć. Mogliśmy wynająć kogoś, kto by nas zaprowadził, ale my się zatrzymaliśmy 3 kilometry przed, polaliśmy trochę wódki dla bogów, dla Pachamamy, pozdrowiliśmy duchy i pojechaliśmy dalej. Nie musieliśmy zobaczyć miejsca, do którego tak naprawdę wycieczki jeżdżą, żeby to zobaczyć. Jak dojechaliśmy do Cusco, jednego z takich bardziej turystycznych miejscowości w Peru, to też zatrzymaliśmy się przy kawiarence internetowej, nie wysiadając z auta, sprawdziliśmy pocztę i pojechaliśmy dalej. Osoba pełnosprawna jadąca do Peru raczej by przeszła sobie to miasto. Dla nas ta wyprawa była zupełnie czymś innym. My chcieliśmy się sprawdzić, my chcieliśmy być w podróży, a rzeczy, które są do zwiedzania, wiedzieliśmy z założenia, że nie są dostępne dla nas, więc w ogóle nie mieliśmy tego na naszej liście. Przenieśmy się na chwilę teraz do Iquitos. Gdzie pojechałeś, żeby wziąć udział w ceremonii ayahuaski? Po co? Co to za ceremonia, to może powiedz, bo nie wszyscy wiedzą. To jest też trochę skomplikowane, bo udało się też być na ceremonii, znaczy byłem na ceremonii jeszcze w Pucallpie przed wypłynięciem do Iquitos, ale to jest ten region świata. Postaram się jakoś tak to przybliżyć, czym jest ceremonia ayahuaski. Moglibyśmy o tym nagrać oddzielny podcast i pewnie nagramy, ale w dwóch słowach. Jest taka grupa szamanów, nazywająca się Shipibo, do których chciałem koniecznie dotrzeć. I ci szamani według wierzeń leczą duszę pięknymi śpiewami, takimi śpiewami Ikaros. I zarazem leczą miksturą, która jest podawana podczas tej ceremonii. Miksturę robi się z dwóch roślin zbieranych w dżungli. Według różnych szamanów różnie się ją podaje, akurat przy tej grupie, której ja chciałem dotrzeć, czyli do Shipibo, oni podają ją podczas nocnej ceremonii, prawie w zupełnej ciemności, wypija się napar trochę smakujący jak bardzo mocne espresso, pomieszane z jakąś taką zepsutą czekoladą. Po wypiciu tego naparu przenosimy się trochę do świata, a właściwie pomiędzy dwa światy, pomiędzy świat żywych i umarłych, gdzie szamani podczas śpiewów przywoływują duchy, a człowiek po wypiciu tej substancji do końca nie potrafi odnieść się do rzeczywistości i błąka się pomiędzy rzeczywistością a światem duchów i pracuje z tą medycyną. Mi bardzo zależało, żeby tam dotrzeć, żeby wypracować pewne rzeczy, z którymi pracowałem jeszcze tutaj w Polsce, czyli żeby poprawić swoją świadomość, żeby może trochę popchnąć niektóre elementy z mojego organizmu do tego, żeby wytwarzały elementy, których mi brakuje z powodu mojej choroby. Jak się dostałem do szamanów, to oni mówili, że koniecznie muszę myśleć tylko o chodzeniu, a nie o rozwijaniu głowy. Ja tam też pojechałem bardziej też myśląc o rozwoju duchowym. No i też mogę to teraz wszystko
tak trochę zapętlać, ale to jest ciężkie do opowiedzenia, bo jako osoba, która jakoś tak twardo stąpa po ziemi i raczej przygląda się różnym wierzeniom, nagle trafiłem na ceremonię, gdzie wydarzyły się rzeczy, których nie potrafię wytłumaczyć racjonalnie. Na przykład? No na przykład uczucie wyjścia z własnego ciała i przeniesienie się do innego wymiaru, albo nagle spojrzenie na problemy swojego życia w taki sposób, że nie da się oszukać tych, że to nie jest prawdą. Czyli na przykład jak twój przyjaciel przychodzi do ciebie i mówi, Kuba, to i to robisz źle, to możesz się jakoś wykręcić od tego. Ale jak przychodzi do ciebie duch, który mówi, że ej, Kuba, to jest jednak źle, co robisz, a ty się wykręcasz, on przychodzi z drugiej strony i atakuje cię z drugiej strony. Podcast. No nagrywam, no, ale takie rzeczy się wydarzyły, więc ciężko to wszystko w ogóle wytłumaczyć, dlatego się pewnie plątam w tych wypowiedziach, ale rzeczywiście tak było. I to, co się stało podczas ceremonii, to kim teraz jestem w pewnym sensie po tym wszystkim, jest też między innymi dzięki podróży, sądzę, i dzięki przeżyciom, które przeżyłem u szamanów w dżungli. Czyli co, polecasz? Z różnych stron można do tego podejść i w ogóle no, sprzeczne są opinie. Tak czysto subiektywnie, wiesz. To jest trudne słowo polecać. Ja się cieszę, że przeżyłem coś takiego. Złe słowo, wiem. Nie wiem, czy będę dalej próbował rozwijać tą stronę swoich chęci, żeby spróbować jeszcze raz, ale na pewno nie mogę polecić. Jeśli ktoś czuje, że potrzebuje tego, to warto się z tym zmierzyć, bo to jest naprawdę wyjście ze swojej strefy komfortu. Jedna z szamanek powiedziała mi coś takiego, że jeśli przyjdzie duch, to że mam zupełnie odpuścić. Ja z racji tego, że jestem uparty w tym, co robię i pewnie gdybym nie był uparty, nie znalazłbym się u szamanów, to strasznie walczyłem i w momencie, kiedy walczyłem, ten duch podchodził naprawdę z różnych stron, mówiąc, słuchaj, musisz mnie posłuchać, to jest to i to. A ja coraz bardziej się plątałem w tym wszystkim, więc coraz głębiej wchodziłem w to wszystko. I dopiero w momencie, kiedy przypomniały mi się słowa szamanki, która mówiła, Michał, odpuść, Miguel, odpuść i daj tranquilo, po prostu musisz się pogodzić z tym, co ten duch powie, to dopiero wtedy odpuściło to wszystko. I w momencie, kiedy odpuściło, nagle te śpiewy szamanów przyniosły radość, nagle poranek przyniósł radość i nagle poranek przyniósł zrozumienie tego wszystkiego, co się wydarzyło w nocy. Więc ciężko powiedzieć, czy polecać. Jeśli ktoś czuje potrzebę rozwiązania problemów, które ma w sobie i jakoś nie może gdzie indziej ich rozwiązać, to jest to dobre narzędzie, żeby spróbować rozwiązać te problemy. A czy podróż sama w sobie może być też narzędziem rozwiązywania problemów? Dla mnie jest dużym, tak. Wrzędko było piękną ucieczką od problemów z niepełnosprawnością, a teraz przerodziło się po pierwsze w coś, co lubię robić, co sprawia mi przyjemność i w coś, co czuję, że mnie rozwija. Czyli można powiedzieć, że ta podróż cię zmieniła? Tak, no to już nawet wspomniałem, że podróż tak. I sądzę spotkanie szamanów zdecydowanie tak. To prowadzi mnie do pytania o twój stosunek do niepełnosprawności. Może słuchacze się domyślają już, jaka będzie odpowiedź, no ale zaczęliśmy od tego, że kiedy usiadłeś na wózku, byłeś bardzo niepogodzony z tym wszystkim i też jakieś strategie obrony podejmowałeś. Czy w tym momencie jesteś pogodzony z tym swoim stanem? Czy można tak to nazwać? Jakbyś to powiedział? No teraz jak użyłeś słowa niepełnosprawny, to dopiero sobie przypomniałem, że jestem niepełnosprawny. To jest tak. No i też, wiesz, jak na przykład pchasz rower pod górę, jest ci ciężko, pamiętam z jakiejś twojej prezentacji opowiadałeś, że pchając już miałeś tego wszystkiego dosyć, to są takie momenty, że ja też pcham ten wózek i chciałbym po prostu, wiesz, dosłownie pierdolnąć to wszystko i powiedzieć, że chcę wysiąść i mam dosyć, ale w ogóle bez rachunku to przyzwyczaiłem się do tego, pogodziłem się z tym i to jest moje życie, to kim jestem tak naprawdę jest też dzięki temu, że poruszam się na wózku, że przez, wiesz, jak przez 14 lat budujesz w swojej głowie myślenie o tym, że okej, wózek jest spoko, to jest twoje życie i musisz żyć i chcesz być szczęśliwy, no to musisz się z tym pogodzić, jeśli chcesz być prawdziwy w stosunku do siebie, więc ja się na 100% pogodziłem z tym. Nawet ostatnio miałem problemy z pogodzeniem tym, że jest nagle lek, bo to też trzeba wywrócić życie do góry nogami, że nagle zaczyna ci się poprawiać, a nie co pół roku jest gorzej. Swoją drogą to, że ten lek jest w Polsce refundowany, to jest w pewnej mierze, nie wiem, w jakiej procentowo twoja zasługa, w sensie prowadziłeś intensywną kampanię i ileś tam tysięcy podpisów na pewno zostało zebrane pod to, żeby ten lek był refundowany z twojego powodu. Tutaj też nie chciałbym jakoś przypisywać sobie sukcesu. No oczywiście, ale pamiętam tego. Bardzo intensywną kampanię. Razem z Fundacją Zaniku Mięśni, która prężnie działa w Polsce i w Europie. Wydaje mi się, że jest najbardziej prężną fundacją zaniku mięśni w ogóle w Europie. Staraliśmy się, żeby pierwszy lek na zanik mięśni był refundowany w Polsce. I rzeczywiście no, też dzięki temu, że przez wyprawy jakoś social mediowe po
portale miały duże zasięgi. Udało się poprosić po prostu osoby, które wchodzą na profil, żeby oddały głos i też poszło to już później łańcuszkiem, za co bardzo jestem wdzięczny. No i rzeczywiście przybyło trochę tych głosów i udało się z fundacją, wyprosiliśmy to, że lek w sumie jest jednym z droższych leków w Polsce, jak nie najdroższych. A ile kosztuje, można powiedzieć? Ja dostaję 4 dawki w ciągu roku, dawka kosztuje 200 tysięcy i wydaje mi się, że około 600 chorych rocznie dostaje tą dawkę w Polsce, więc jest to mała grupa, ale lek jest bardzo, bardzo drogi. A ile osób choruje w Polsce? Około 1000. Kiedy mówiłeś o tym właśnie, że od 14 lat ten wózek jest nieodłącznym elementem twojego życia, no i ty jesteś znany w tym momencie jako ten właśnie niepełnosprawny koleś, który przejechał obie Ameryki. Twoje plany są jeszcze większe, o tym powiemy zaraz. Ale powiedz mi, czy właśnie nie irytuje cię to, albo jak podchodzisz do tego, do tej łatki niepełnosprawny podróżnik? Czy cię to w ogóle w jakiś sposób rusza, irytuje, a może wręcz przeciwnie, bo przecież jesteś niepełnosprawnym podróżnikiem? W sensie, czy masz takie poczucie, że inaczej by na ciebie patrzono, gdybyś był zdrowy? I no znowu pytanie jest banalne, bo wiadomo, że by na ciebie inaczej patrzono, ale chodzi mi o twoje podejście do, nie wiem, tej łatki. Znowu, może łatka też nie jest dobre słowo, no bo to jest to, kim jesteś. To teraz ja się plączę w pytaniu z kolei, ale mam nadzieję, że rozumiesz, co mi chodzi. Tak, rozumiem. To nie jest łatwe do odpowiedzenia. Jakbyś mi zadał na przykład rok temu albo 2 lata temu to pytanie, to sądzę, że mógłbym próbować odpowiedzieć, że okej, zrobiłem to jako osoba z niepełnosprawnością, ale będę, takie przynajmniej miałem myślenie, że próbował jakoś nie używać tej słów niepełnosprawność i tak dalej, ale w pewnym momencie przyszła mi informacja, że kurde, no jestem niepełnosprawny, jestem pogodzony z tą niepełnosprawnością, ja niczego nie zmienię. Też nie mam jakichś dążeń do tego, żeby być nazywany podróżnikiem, tym bardziej podróżnikiem niepełnosprawnym. Ja po prostu robię to, co kocham, to, co lubię. W pewnym momencie się zorientowałem, że oprócz publikowania dla znajomych informacji, że coś mi się udało zrobić, bo zawsze lubiłem się dzielić z przyjaciółmi, zaczyna to obserwować więcej osób. No i w pewnym momencie też się zorientowałem, że Ostatnio puszczałem jakieś informacje na Facebooku, które też pokazują taki trud fizyczności, bo dostałem dużo pytań, jak to jest na przykład z rehabilitacją, czy są jakieś postępy. I powiedziałem, kurde, to jest moje życie, nie mam z tym zupełnie problemu, może to po prostu puszczę. I jest tego odbiór taki, że komuś dostaję dużo maili jakichś prywatnych, czy też jakichś podpisów pod wideo, że komuś coś to daje, więc puszczam to dalej, ale zupełnie nie myślę o tym, czy jestem w kategorii podróżnik z niepełnosprawnością, czy nie. Każdy ma swoje, czy chce iść, jak zjechać z K2 na nartach, czy pójść do lasu, przespać się w namiocie. Wydaje mi się, że to jest to samo. Jeśli sprawia ci to przyjemność, to, no to trzeba to robić. Ja tak mam. Teraz mi się tak to przerodziło, że w ogóle się tym nawet nie interesuję. Jak ktoś tak uważa, to tak mówi. Też zdarzało mi się po wyprawie po kolosach dostawać informacje, że nawet teraz słyszałem, że mam łatwiej, bo jestem osobą poruszającą się na wózku. Tak, kiedyś to jest bardzo ciekawe. Kiedyś się zdenerwowałem na to, a teraz mówię, kurde, no jak ktoś tak myśli, to niech tak myśli. To niech spróbuje. Trzeba iść dalej. No a propos próbowania, to w całym moim życiu wózkowym raz mi się zdarzyło, że mój przyjaciel Jędrek wsiadł na wózek, mam 2 wózki i zrobił ze mną cały dzień na wózku w ogóle tu w Poznaniu. To była fajna przygoda, także żeby z kimś to zrobić i po prostu spędzić ten czas. Jakie były refleksje Jędrka? Wiesz co, wydaje mi się, że pytał, mówił coś o tych refleksjach, ale nie pamiętam. Bardziej chyba chodzi o emocje, czyli pójście rano do parku, czy przejechanie się metrem, czy patrzenie, jak jakieś panie pomagały mu wejść do tramwaju, czy wybicie piwa pod zamkiem i tak dalej. To chodziło tylko o emocje, a nie te spostrzeżenia. To jest ciekawe doświadczenie. Nie wiem, czy wiesz, miałem parę dni w życiu, że też istniało ryzyko, że nie będę chodził i że wyląduję na wózku. Miałem złamany kręgosłup. No i właśnie wtedy sobie, a miałem 19 lat, więc sobie tak analizowałem, jakby moje życie wyglądało właśnie nie chodząc. Analizowałem sobie, jakie są usprawnienia w moim akademiku, wtedy nie było żadnych właściwie, ale już tramwaj na przykład na Instytut Socjologii na Szamarzewie dawał radę. No teraz to jest w ogóle nieporównywalnie łatwiejsze niż to było kiedy. Mówię to po to, że jakby byłem sobie w stanie to wyobrazić na takim bardzo, na jednym z poziomów, bo oczywiście to jest bardzo wielopoziomowe i ciężko to sobie wyobrazić, myślę, tak generalnie, ale spróbować takiego doświadczenia, tak jak mówisz, Jędrek to spróbował, no na pewno jest to wzbogacające na tym jednym poziomie. Tak, dla mnie to na pewno zawieździając
matce więzi przyjaźni. To jest naprawdę coś wielkiego, czego nigdy nie zapomnę. Zresztą mam także, mam wspaniałych przyjaciół, pewnie niektórych, czy nawet nie pewnie, znasz niektórych. I też to środowisko, w którym się wychowałem, w którym z tego niepogodzenia doszedłem do tego stanu, w którym teraz jestem, jest tak naprawdę przez środowisko, w którym się obracałem. Też pamiętam taką sytuację, mój przyjaciel mieszkał na trzecim piętrze na Słowackiego. Ja już jeździłem na wózku, nie mogłem tam wchodzić i zawsze mnie wciągali na to trzecie piętro. I wtedy byłem jeszcze taki niepogodzony, więc byłem no takim złośliwym, niepełnosprawnym. No i Witek mi gdzieś powiedział, stary, to, że ci pomagam tu wejść, to znaczy, że nie możesz tu wejść, ale jak jesteś tutaj na górze, to już masz te same zasady jak każdy, więc weź nie przesadzaj w jakiejś tam sytuacji. No i to też, no jestem wdzięczny, że oni po prostu wytrzymali to, bo wydaje mi się, że każdemu, jak się powinie łapa, to próbuje jakoś wymuszać na innych od litości poprzez złość i różne inne rzeczy, a to grono moich przyjaciół po prostu przetrzymało to i zaufali mi i poczekali po prostu, aż będzie dzisiaj. No i to jest to, żeby mieć dobrych ludzi wokół siebie. To zdecydowanie chyba jest najważniejsze i chyba też każdy w takiej chwili trudniejszej w swoim życiu szuka tego przyjaciela, żeby się na nim wesprzeć, czy to rodziny, czy też przyjaciela, czy jednego i drugiego, bo tak mi się wydaje, że to jest coś, co pomaga nam przetrwać. Tak jesteśmy stworzeni po prostu jako ludzie, chyba jako zwierzęta stadne. Słuchaj, nie poruszyliśmy w ogóle tematu twojej kolejnej wyprawy. Celowo, dlatego, żeby mieć pretekst do kolejnego spotkania, które myślę, że będzie równie ciekawe. Ale powiedzmy chociażby, co knujesz? I właściwie, co już uknąłeś w zeszłym roku, tylko że z wiadomych powodów różne rzeczy się posypały wszystkim podróżnikom. To jest, rzeczywiście jest w planie nowa rzecz. Chciałbym z grupą znajomych zrobić trekking dookoła Annapurny. No w wózkach się tego nie da, więc zbudowałem z Bartkiem takie specjalne urządzenie, które wygląda troszeczkę jak wózek elektryczny, który może jeździć po szlakach trekkingowych. Dodam, że Bartek też porusza się na wózku i Bartka znam prawie tak długo jak Maćka. Bartek w ogóle miał do nas dolecieć, jak jechaliśmy przez dwie Ameryki na 2-3 tygodnie, ale akurat zaczął robić kurs szybowcowy, więc nie doleciał. I w pewnym momencie na urodzinach znajomego spotkałem Bartka po właściwie 2-3 latach, który jak mnie zobaczy, powiedział: Michał, zrobiłem narzędzie, które jeździ po górach, zróbmy coś razem. W ogóle nie miałem w planach robienia jakiegoś kolejnego wyjazdu, no ale nagle mówię, no dobra, jak chcesz coś zrobić, no to zróbmy coś trudnego, pojedźmy w Himalaje, bo akurat to miejsce, w którym byliśmy wtedy, było przesiąknięte w ogóle mówieniem o Himalajach, więc padło na to, żeby spróbować zrobić coś w wysokich górach na dachu świata. No i po jakimś takim większym rozeznaniu stwierdziliśmy, że chcemy zrobić trekking dookoła Annapurny. I planujecie go na jesień tego roku? Na jesień tego roku, z tego względu, że to jest takie dla nas najlepsze okno pogodowe, z tego względu, że robi się to na wiosnę albo na jesień. Na wiosnę jest za dużo śniegu, mamy pojazdy elektryczne, więc wolimy zimniej, a bez śniegu, czyli październik, listopad. Mamy nadzieję, tego roku nas puści pandemia i pozwoli nam zrealizować. W projekcie, przynajmniej na dzień dzisiejszy, chcemy zrobić to w 5 osób. Jest Bartosz Malinowski, który zna tamten rejon świata bardzo dobrze. Jest mój znajomy Łukasz Lisowski, u którego w domu jesteśmy. Tak, u którego jesteśmy w domu, który lubi chodzić po górach, pracował na wysokościach, więc ogarnia w ogóle tematy linkowe i inne rzeczy i będzie świetnym kompanem w ogóle podróży. I jeszcze jest Witaj, z którym kiedyś studiowałem na intermediach, jak jeszcze studiowałem, on robił akurat wtedy film po to, żeby trochę pokręcić, porobić zdjęcia, no i też spędzić z nami czasu. No i Bartek Mrozek z Zakopanego, który jest w ogóle paralimpijczykiem, jeździ na narcie, mimo to, że złamał kręgosłup latając na paralotni, to zrobił... Na jednej narcie, tak. Jest wicemistrzem Polski. Taki bob, w którym siedzisz, włókna węglowego, pod spodem jest sprężyna, do której jest przyczepiona narta i zjeżdża na przykład slalom gigant na tej narcie, więc jest niezłym zawodnikiem. Wczoraj mi wysłał zdjęcia, pojechał na Kalatówki, dodam, że jest minus 15 tam, mokro, zimno, mróz. Dobrze, w Poznaniu też zaraz będzie minus 15. I jeździ tam. Super, na pewno o tym opowiemy za rok, mam nadzieję, albo zamienisz rok. Zdjęcia, filmy tego, jak wygląda ten twój pojazd, bo to w ogóle jest dosyć niezwykłe, linki do tego i filmy zamieścimy na naszych social mediach, jak nam udostępnisz oczywiście. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę, myślę, że kopalnia inspiracji, jakby to nie brzmiało banalnie. Ja się cieszę, że mogę opowiedzieć trochę rzeczy w waszym podcaście. Czekam na nasze pójście w górę. Tutaj
też zdradzę rąbkę tajemnicy słuchaczom, że z Kubą się umawiam, żebyśmy poszli w góry pod namiot, żebyśmy przespali się gdzieś na śniegu. No i mam nadzieję, że zaraz jechać jutro. Cały czas możemy może się udać, tak. Dzięki piękne i do następnego razu. Dzięki. Michała możecie śledzić na profilu instagramowym Wheelchair Trip albo facebookowym Michał Woroch Wheelchair Trip. No i polecam również oczywiście książkę Michała Krok po kroku, którą wydał też w self-publishingu własnym sumptem, także każda złotówka z zakupu książki idzie na jego konto, czyli na kolejne wyprawy. Dzięki. Dzięki.